Mateusz, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest zagranie w Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wracamy sobie do gry. Nie Escape, tylko Tab. I lecimy do posiadłości w Notting Hill. Jedźmy sobie. Nie mamy wyboru, musimy tam jechać od razu. Mogę coś zrobić z dedukcją? Wydedukować coś? Nie mogę. Dobra. Lecimy w takim razie dalej. Kontynuuj. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Znajdź i obejrzyj zamek. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Okej, znowu lockpicking. Ciekawe, czy masz rację z tym wyzwaniem. Spróbujmy go przesunąć tu. Jak widzę, że można, to czemu by nie spróbować, tak? Nie za bardzo. Przenieśmy się na razie na ten. Znajdźmy jakiś charakterystyczny element. Może coś takiego. Znajdźmy jakieś dwa. O właśnie, coś tego typu. Już wiemy, że to ma być razem, tak? To ustawmy tu. Świetnie. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Dobrze. Okej. Słyszymy konie. Regał na książki. This cupboard is an absolute mess. Ktoś go przeszukiwał. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Znaleźliśmy safe. Tylko zanim się zajmiemy safe'em, rozglądnijmy się jeszcze tutaj. Może znajdziemy coś ciekawego? Jakaś klapa w podłodze? Aha, dobra, od razu mi pokazuje ten safe. Przejdźmy się jeszcze na górę. Tutaj są jakieś perły. Tutaj jest zostawiony pokój, dobra. Czy jedyne, co musimy zrobić, to zająć się sejfem? No dobra, niechaj tak będzie, tak? Zbadajmy ten sejf. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. O, dość intrygujące. Nie mogę niczym obracać. Okej. A surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes. In the event that they are caught off guard by the police from the front door. Ustaw puławki w posiadłości. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. The thieves. Dobrze.
The ground floor window is a perfect way to escape the police. Okej, okay. Aha, dobra. Przesuńmy kredens. This works very well. No one will escape through this window now. Okej. Okay. Dobrze. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Okej. Okay. Dobrze. This door is a perfect means of escape in an emergency. Musimy jakoś zablokować? A solid rope. This should be useful. Okej. Jest tu coś jeszcze, co powinno się przydać? A solid... Nic. Okej. The door is now blocked. This door is a perfect means of escape. Uciec, tak? This should be useful. The door is now blocked. Tylko co ja mam zrobić z tą liną? Pytań za 1000 punktów. Z tym oknem nic nie zrobimy. Płynnie przeskoczył. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Okej. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Okej. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Okej. Halo? Gro? Zawiesz żyrando. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room, and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Oh, that's a lovely old carpet. This should be useful. Będziemy to mogli rozłożyć nad tą dziurą. The door is now blocked. Tak mi się wydaje. Zakryj dywanem. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Okej. Chyba jeszcze na górę może uciec, tak? No właśnie, to są dwa okna. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ta, na przykład ten murarz, tynkarz, akrobata. A simple but rather attractive bead necklace. This should be useful. Okej. Sprawdźmy też to drugie okno. Czy będzie nam coś świtać? Nie za bardzo.
Dobrze. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Tak, rozłożymy tutaj This korale. Is the perfect place to set a trap. One step on these beads and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Nawiedzony dom. Podoba mi się za osiągnięcie. Half Moon Street. Powiem wam szczerze, że całkiem fajne, chociaż zagadka prowadzi nas jak po sznurku i tak jest ciekawa. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Mayford. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you. But you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. To zabrzmia, jakbyś mi groził. Cenny sejf, zaginione klejnoty. Antyki znaleziono w ukrytym sejfie opuszczonej posiadłości. Są część kolekcji helenickich skarbów, które kradziono w 85. Zemsta. Floyera. Charles Floyer zorganizował kradzież helenistycznych skarbów, która miała związek z podwójnym zabójstwem na Half Moon Street. Lighton Champion był świadkiem przestępstwa. Tak. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest poprawna konkluzja. To jest potwierdzenie zeznań tego chłopaka, tak? Natomiast konkluzja, że to jest zemsta czy Floyera, to mi się wydaje, że to jest prawdopodobne. Sprawdźmy teraz konkluzję. Kradzież, podwójne zabójstwo to są błędne. I wsio. Są tylko dwie. A tutaj mamy finalna dedukcja. Zemsta Floyera. Dokładnie tak samo. Mężczyzna w marynarce jest nieudostępniony. Akrobata cyrkowy, jednoczesne strzały, ogień krzyżowy. Niewinność Lightona, motywy złodzieja, ukryta sztuka. Tak, to jest zemsta Foyera. Opracował i wprowadził w życie szalony plan zemsty, do którego dodał kradzież cennych starożytnych skarbów. Zasługuje na powieszenie. Do więzienia za zorganizowanie nie był w morderstwa. Jego wyrok zostanie skrócony. Szczerze powiedziawszy...
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że on nie doprowadził do podwójnego zabójstwa, tak? Wydaje mi się, że on był świadkiem. On chciał kupić te błyskotki, w sensie tą bransoletę, i chciał zdobyć też ten naszyjnik. Natomiast między tamtą dwójką wywołała się sprzeczka i oni się pokłócili między sobą, natomiast folię uciekł. Zastrzelił tego jednego, który chciał go okraść z tego pierścienia, bo zapewne chciał mieć cały zestaw skarbów, tak? Bo już wcześniej je ukradł i już wcześniej je był w ich posiadaniu, tylko że właśnie ten jeden pierścień mu zginął, gdzieś przepadł. Szczerze powiedziawszy, on nie jest winny zabójstwa, tak? On nie jest winny zabójstwa, on był świadkiem zabójstwa. Prawdopodobnie ten z Lombardu strzelił do niego, do tamtego, strzelił raz w ścianę nad głową, drugi raz w brzuch, natomiast tamten strzelił mu prosto w głowę raz i ten po prostu zabrał broń i uciekł, tak? Tak mi się wydaje. Więc Charles Foyle trafił do więzienia za zorganizowanie kradzieży, ponieważ nie był bezpośrednio zamieszany w morderstwo, jego wyrok zostanie skrócony. Wydaje mi się, że to jest poprawne. I wydaje mi się, że tak to wynika z dedukcji i tak by zadecydował Sherlock, więc... Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Spotka się z Mycroftem. Do tego miał możliwość zastrzelenia tego dzieciaka, który był podejrzany o morderstwo, ale tego nie zrobił, tak? Wątpię, żeby planował, żeby myślał, że jeśli go nie zastrzeli, to wina zostanie zrzucona na niego. Po prostu chciał uciec, tak? I uciekł, i tyle. Wykorzystał swoją najlepszą szansę, żeby uciec i nie kombinował dalej, tak? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men, we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles?
They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Co mam zdecydować? O, możemy zdecydować w tym momencie. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie kusi wrzucenie tego do wiadra z wodą. Dobrze by było rzucić to po śladach prochu, tak? Żeby zniweczyć ich plan, tak? Tak by było słusznie i żeby to załatwić normalną sprawą. Jednak szczerze powiedziawszy, znając Sherlocka, chciałby bardzo utrzeć nosa swojemu bratu. Ponadto wątpię, żeby się zgadzał z tym systemem, który panuje w obecnej chwili, się zgadza z tym gościem. Wrzucę do wiadra z wodą tylko po to, żeby zobaczyć, jak to się skończy. Myślę, że mogę później ewentualnie wrzucić do śladów. A nie, wrzucę tylko do wiadra z wodą. Jak chcecie, to możecie u kogoś innego zobaczyć, co się stało, jak się wrzuciło do śladów prochu. I tak. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Skończono. Tak, poznaliśmy już wszystkich. Ogarnęliśmy wszystko. Ten odcinek będzie trwał pół godziny, ale już trudno. You're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor. Does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes... The lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Interesujące. Trafił do więzienia, zaplanował kradzież, Skrócić jego wyrok. Zaakceptuj decyzję. Ludzie, którzy tak samo rozwiązali sprawę 96%, podjęli taki sam wybór moralny 16%. Ojeju, jak mało osób.
Szczerze powiedziawszy, podejmuję te decyzje bardzo intuicyjnie, opierając się na znikomej wiedzy, jaką posiadam o Sherlocku i na moim znikomym pojęciu na jego temat. Więc nie dziwcie się, że wygląda to tak, jak wygląda. A kontynuujmy. Zrobię takie krótkie podsumowanie. Nigdy nie zgaduję. Odlokowane osiągnięcie, winne bractwo. Ich zbrodnie, twoja kara. O, interesujące. Więc tak, to jest zakończenie, tak, to już jest koniec Sherlocka Holmesa, to już jest koniec gry o Sherlocku Holmesie, najnowszej, zbrodnia i kara. Powiem wam, że gra była bardzo, bardzo fajna. Zrobienie tego, Jezus Maria, ona jest przerażająca. Zrobienie tego na zasadzie 6 różnych zagadek, które my mamy rozwiązać, w których my mamy się poruszać krok po kroku, śladami, było naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Bardzo mi się spodobało i szczerze mówiąc, o ile wcześniej byłam troszkę zainteresowana wcześniejszymi produkcjami, wcześniejszymi grami o Sherlocku Holmesie, powiem wam, że jestem dużo bardziej zainteresowana i jestem pewna, że któregoś dnia po prostu podejdę do innych gier z serii Sherlock Holmes i też porozwiązuję inne zagadki, które proponuje nam ta gra. Bardzo chętnie to zrobię i ta muzyczka jest świetna. Tak czy inaczej, do samych zagadek powiem wam, że Krwawa Łaźnia była bardzo fajną zagadką, naprawdę bardzo przyjemną, taką... Trzeba się było skupić i była bardzo dobrze pomyślana, taka jakby to ująć... taka mistyczna zagadka, tak? Właśnie w związku z tymi wszelkimi bogami i tak dalej, tak? Natomiast afera w Abbey Grange... To była afera w Abbey Grange? Nie. Dramat w Kew Gardens moim zdaniem był najlepszą zagadką tej gry. Podoba mi się naprawdę bardzo mi się podobała, co prawda było tam dużo krążenia w miejscu, jednak odkrywanie tych wszystkich elementów po kolei i to połączone śledztwo i to wszystko bardzo mi się spodobało. Dlatego moim zdaniem najlepsza w całej serii jest Dramat w Kew Gardens. Następna jest Krwawa Łaźnia. Następna po tym zagadka moim zdaniem jest myślę, że afera w Abbey Garden, powiem wam, że było całkiem to ciekawe. Potem Los Czarnego Piotra i spacer po Half Moon Street i zagadka na torach zajmują u mnie mniej więcej równe miejsce. W sumie Los Czarnego Piotra też mniej więcej na tym samym miejscu się znajduje. Najbardziej mi się podobał ten właśnie dramat w Kew Garden, potem Krwawa Łaźnia, potem ta afera w Abbey Garnish, prawdopodobnie dlatego, że było to krótkie i bardzo szybko się skończyło, bardzo szybko nam to przeleciało. Natomiast odnośnie samej gry, bardzo w grze mi się podobała grafika, była bardzo ładna, bardzo w grze mi się podobała mechanika, choć czasem postaci mi po prostu biegły w drugą stronę niż ja chciałam, żeby biegły, to było irytujące, co do oprawy muzycznej, oprawa muzyczna jest świetna, jest świetnie dobrana, bardzo przyjemnie się jej słucha, naprawdę, naprawdę coś, no moim zdaniem naprawdę świetnie akurat ten element został dobrany. Ostatnio strasznie chwalę oprawę muzyczną w grach. On będzie się tutaj, tak będziemy go widzieć prawdopodobnie. No dobra, jak coś zacznie mówić, to zamilknę. Natomiast w samej grze jest jedna mechanika, która naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. Była to mechanika odnośnie zagadek. W żadnej ze spraw, co prawda były te powtarzalne elementy, przeszukiwanie tego właśnie tych gazet i tych wszelkich książek i prace przy laboratorium, to było powtarzalne. Jednak same zagadki, same rozwiązywanie zagadek, same podchodzenie do wszelkich zagadek, nie mieliśmy nic dwa razy, nie siłowaliśmy się na rękę dwa razy, nie musieliśmy... rozwiązywać po prostu dwa razy tych samych zagadek. Tych zagadek było tak dużo, że ja nawet nie pamiętam, jakie one były, bo one mi się nie zapisały w pamięci. To moim zdaniem był naprawdę strzał w dziesiątkę,
Trochę więcej pracy zostało poświęcone przez to na grę, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobrze zadziałało na grę. Moim zdaniem Sherlock Holmes Crimes and Punishment jest grą naprawdę dobrą. Jeżeli oglądacie tylko ten odcinek, a nie graliście w żadną grę, to znaczy w tą grę nie graliście, to bardzo wam ją polecam, bo naprawdę, naprawdę warto przy niej siąść. Sprawia nam to wiele satysfakcji i wcale nie jest taka trudna, jak się wydaje. Oczywiście ja wolałam sprawdzić w poradniku, czy moje dedukcje są poprawne, żeby wam pokazać poprawną wersję wydarzeń. W pierwszych dwóch sprawach, jak widzieliście, bardzo, bardzo się gubiłam i nie wiedziałam, co zrobić, natomiast później, kiedy wiedziałam już, jak działa mechanika, jak działa sama gra, już nam to szło całkiem gładko i całkiem sprawnie. I tak, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Wiecie co? Sprawdźmy jeszcze akta sprawy. Baker Street, Crimes and Punishments, spacer po Half Moon Street. Powinniśmy mieć tutaj właśnie obrazoburczy plakat Wesołej Kompanii. Tak, mamy wszystko odkryte i tak dalej, więc w tym miejscu ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że seria wam się podobała i cóż, do usłyszenia w kolejnych seriach. Na razie!